Trochę nam teraz pogoda zrobiła psikusa, z niepokojem sam o tym myślę, ale u nas na osiedlu są takie znaki, które wskazują, że wiosna na pewno przyjdzie. Jeszcze ich nie ma, jeszcze ich nie obserwuję, ale lada moment, jak sądzę, się pojawią, no chyba że śniegu dosypie. Te znaki to przede wszystkim jeżdżący na japońskim motocyklu, tak zwanej szlifierce, motocyklista na ulicy Trockiej, to strasznie wyje i piszcze, o 23 w nocy zwłaszcza, to jest bolesne. Później jest jeszcze sąsiad, który na balkonie dmie w taką piłkarską wuwuzelę. Ryk straszny się niesie po osiedlu. Ale najważniejsza rzecz to są panowie przy samochodach. Samochody mają otwartą klapę silnika. Tam nic się nie dzieje. Oni stoją i patrzą w samochód. W związku z tym, jeśli zobaczyć gdzieś w okolicy takich panów, to już wiadomo, nie trzeba jaskółek. To już wiadomo, że już wiosna wkrótce. Wokół niedzielny przed blokami spokój. Stoją faceci, patrzą w samochód. Nogą w oponę, coraz który kopnie, można się swobodnie o samochód oprzeć. W tygodniu o przyszłość oni się kłopoczą. Po stworzeniu świata należy odpocząć. Codzienne rany dziś mogą zabliźnić. Zmęczeni i senni, niedzielni mężczyźni. Wymienią uwagi, fachowe porady, znają mechaniki, ogólne zasady. W domu czeka obiad i wysprzątany pokój, a faceci stoją i patrzą w samochód. W tygodniu mocarni, surowi dla bliźnich, zmęczeni i senni, niedzielni mężczyźni. Nie muszą być twardzi, nie muszą być dzielni, leniwi, spokojni, mężczyźni niedzielni. Daleko wulkany i zamarznięte morza, tajfuny, pandemie i sawanny pożar. Inni wolą spacer z małżonką u boku, a ci sobie stoją i patrzą w samochód. W tygodniu mocarni, surowi dla bliźnich, zmęczeni i senni, niedzielni mężczyźni. I tylko im usta ziewaniem rozdziera ponura, powolna, niehandlowa niedziela. Niedzielna.